To jest Marek, a otoż góry tam, gdzie on mieszka. Jest to jeden z dziewiczych europejskich łańcuchów górskich z wyjątkowymi wartościami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Marek produkuje ser i dzięki czystemu środowiskowi górskiemu i tradycyjnymi metodami jego produkty są unikalne i wspaniałe. Intensywny zapach sera zawsze przypomina Markowi jego dziadka, który przekazał jemu tradycję wyrobu sera. Ale nie wszystko dobrze się układa dla Marka i jego sera. Szukanie nowych rynków jest kosztowne i zabiera mu sporo czasu, który powinien spędzić na swoim gospodarstwie. Uzyskanie materiałów może być kłopotliwe i kosztowne, ponieważ drogi górskie utrudniają transport. Niektórzy sprzedawcy nie akceptują sera, ponieważ Marek może dostarczyć tylko sezonowo oraz w małych ilościach. I niektórzy klienci nie znają Marka sera na tyle, by go skosztować, chociaż każdy, kto spróbował, się do niego przekonał i uważa go za wspaniały produkt. W sumie ta praca jest bardzo trudna. Ale jak dziadek Marka mawiał, trudności są po to, aby je przezwyciężać. Teraz Marek współpracuje z Jankiem i Anką, którzy produkują podobne sery w pobliskiej dolinie. Razem zakładają spółdzielnię producentów. Opracowują wspólną markę dla ich sera. Pakowanie, etykietowanie, promocja i transport robią teraz wspólnie. A ponieważ razem mogą wytwarzać większe ilości, mają lepsze szanse w negocjacjach z dużymi odbiorcami. Choć nadal sprzedają ser bezpośrednio na gospodarstwie, teraz również sprzedają w supermarketach, sklepach specjalistycznych, na rynkach, jak i na nowo powstałej platformie internetowej. Dzięki dobrze przemyślanej etykiecie, ulotkom i plakatom, kupujący już podchodzą inaczej do ich produktów. Teraz klienci uwielbiają ich sery. Wiedzą, że sery są produkowane w sposób tradycyjny, dostosowane do ekologicznego i ostrożnego wytwarzania i że wspierają lokalną gospodarkę. Ludzie zaczynają kojarzyć wyborny smak sera z lokalnym krajobrazem i kulturą. Z czasem marka ser staje się tak dobrze znanym, jak piękne pasmo górskie, w którym jest on produkowany. Służy nawet tutejszym agentom turystycznym do promocji regionu. Strategia działa. Lokalne hotele i restauracje ustawiają specjalne oferty promowania i podawania sera. Zaciekawieni goście przyjeżdżają z daleka do słynnych imprez Marka z degustacją sera, podczas gdy inni przychodzą, aby spędzić dzień na gospodarstwie agroturystycznym, nowo otwartym przez Ankę. Teraz rolnicy chcieliby, aby powstał szlak turystyczny górskiego sera z możliwością zakwaterowania w gospodarstwach. Będą starali się, aby uzyskać dofinansowanie ze źródeł unijnych. I już Marek, Anka i Janek mają pomysł na oznakowanie ekologiczne dla produktów górskich na terenie całej Unii Europejskiej. Więc sprawy lepiej się toczą dla Marka i jego wspaniałego sera. Układa się wręcz tak dobrze, że musiał zatrudnić kilku pracowników, aby nadążyć za popytem. A to co najlepsze, córka Marka ma zamiar przejąć gospodarstwo jej ojca, gdy skończy studia. Historia Marka nie jest wyjątkiem. Można odnieść podobny sukces z innymi produktami i w innych rejonach. Jest sporo wyzwań do pokonania, wymaga ciężkiej pracy i starannego planowania. Ale produkty górskie mają wielki potencjał.